Wszystko po to, aby potrafili poradzić sobie samodzielnie. W Sosnowcu zostało dzisiaj otwarte kolejne już mieszkanie chronione, w którym zamieszka 7 niepełnosprawnych. W codziennych obowiązkach będzie ich wspierał pracownik MOPS-u. Starsi, schorowani czy samotni. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia. Właśnie dlatego otwarto dziś w Sosnowcu mieszkanie chronione, które zapewni dach nad głową dla 7 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. O, tutaj niebo, a ziemia normalnie, jak noclegownia. Ale teraz byłem na ośrodku dla bezdomnych na Piotrkowskiej 19. Tutaj jest lepiej? Tutaj jest lepiej, o wiele. No. Po remoncie bardzo. Warunki są nie do porównania. Tylko tutaj dotarliśmy i dopiero będziemy oprowadzani. Tego typu miejsca są formą opieki społecznej, które pełnią rolę tymczasowych domów dla osób potrzebujących wsparcia w przygotowaniu do samodzielnego życia. To jest mieszkanie chronione, wspierane, w związku z tym będą miały opiekę opiekunów, którzy będą doglądać ich codziennie, każdego dnia, w sobotę, w niedzielę również, i terapeuty zajęciowego, który będzie z nimi pracował nad ich jakby funkcjonowaniem w tym mieszkaniu, i też będą ich prowadzić pracownicy socjalni, też będą ich utrzymywać w takiej samodzielności względnej, żeby mogły sobie to funkcjonować. W mieście istnieje już kilkanaście podobnych miejsc, które zapewniają schronienie osobom o różnych i często trudnych historiach życiowych. W niektórych z nich mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, ale także byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dla mieszkańców tych ostatnich miejsc jest to ważny krok. 100% do przodu, nawet 120% dla tych osób do przodu osiągnęli taki poziom funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielności, jesteśmy dumni. I właśnie z tych mieszkań my potem rekrutujemy do tego mieszkania pilotażowego te osoby, które się nadają do samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zostało utworzone w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. Całkowity koszt to ponad 340 tysięcy złotych.